Hej, witam w pajęczym gnieździe. Dzisiaj witam się z Wami ja, czyli Natalia. A dziś będę dekorować domek dla pająka, którego dostałam od Wojtka z Białki Tatrzańskiej. Wojtek, pozdrawiam Cię serdecznie. I poznacie jego imię i co dla niego przygotowałam. Jak już tutaj widzicie, gadżety są wyjątkowo urocze. Zapraszam do oglądania. To co mam robić? Jak to, no? Ale tu nie ma pająka? Jest! Ej, jest! Ej, mówiłeś, że go wyciągniesz. No, muszę go wyciągnąć, musisz na chwilę przejąć aparat. O nie! A ja go przez ten czas wyciągnę tutaj. Narzędzia są, wszystko jest. To jest pająk, słuchajcie, Gramostola pulchra, tak? Dobrze powiedziałam. I to jest mój pajączek, którego właśnie otrzymałam od Wojtka. Ojej, biega, biega. O, pokaż go. No jest cała czarna. Podobno jest to najczarniejszy pająk w ogóle ze wszystkich. Nie wiem, czy to prawda. No pająk chyba nie. Ptasznik bardziej. Aha, ptasznik. No dobra, wybaczcie mi te błędy tutaj. No, ale wiecie co? No chciałam Wam już bardzo zdradzić imię, ale może powiem na koniec. Ciekawi mnie, jak Wy byście nazwali tego pajączka. No dobra, lecimy dekorować. Na razie to wygląda tak. Ale może pozmieniam tutaj. No już, masz tu wszystko przygotowane. No dobra, ale co, mogę kompletnie to zdewastować? Tak, przearanżować to. Możesz zmienić tu wszystko, możesz coś wyciągnąć, możesz coś włożyć. Zobaczcie, co mam w ogóle. Różowy, czerwony mech, jakieś czaszeczki fioletowe i czerwone. O, może zbliżymy je? Może lepiej tu będzie widać. Zobaczcie, jest też taki Budda. I zobaczcie, jakie to jest słodkie. To jest taka miseczka, którą można przykleić. I patrzcie, i to jest też takie coś. Można ją położyć. Rafał mówi, że się nie da przykleić, bo ona nie będzie piła, więc myślę, że po prostu może położymy. Ale miseczki mamy też tutaj. To się do innych wsadzi. Aż tyle misek jednemu pająkowi nie No potrzeba. Wiem, ale ja jeszcze nie zdecydowałam, którą wybiorę. Jeszcze taki o jest. No, no i skakuna będziemy mieli, nie wiem czy wiesz. Co? Ta miska się przyda dla skakunów. Ej, jak to będziemy mieli skakuna? Co ty mówisz? No, licytuję go. Jeżeli Co? Się uda, to będzie. Ja. Czemu ja się zawsze ostatnio dogaduję? No dobra. Już takiego podrośniętego. No dobra, ale on i tak będzie taki mały. No będzie taki mały i słodki, no. No dobra. Okej, okay, dobra. Może na razie... To też Kerawin już idzie dla niego skin. Co? No. Ja nie popieram jakiegoś takiego, chociaż kupowania z Chin i w ogóle. Lepiej wspierać polskich przedsiębiorców. No ale tutaj kwestia tego, że po prostu chciałem zrobić test rzeczy z temu, więc sprawdzimy. Jak się nie da, to kupimy dzień. Mhm. Taki jakby jedno. Aha, ten test, o którym rozmawialiśmy. Tak, tak. Dobra, może wyjmę to trochę. No chyba jakiś pojemnik tutaj chyba. Dobra, zaraz się ten. No Dawidek, twoja aranżacja już jest zdewastowana. Sorry, Dawid. Będą remonty totalne, lepsze niż u Szelongowskiej. Mikrofon. Może teraz będzie mnie lepiej słychać. Najwyżej dam napisy tam na poprzednie teksty. Bo jest problem tego rzędu, że jak ktoś jest za kamerą, no to bardzo głośno go słychać, bo jest blisko, nie? I jakoś ten mikrofon, który jest przy aparacie, mocno ściąga. Dlatego zawsze Rafał mówi, ja się odzywam normalnym głosem, a to jest nagle takie głośne, nie? Więc trzeba gdzieś to regulować. Dobra. Whatever. Lecimy z tym. No i teraz tak, myślę, że w ogóle to może zostać. No bo w sumie jest spoko takie coś, co myślisz? Tak, ten korek się nada. No.
Tylko no nie wiem, no nie miałam czasu tego przemyśleć. Teraz jestem w jakimś stresie, że ja muszę już to teraz zdecydować. Nie wiem, co się nada. Ale taki Budda może być. Wszystko może być tam, to nie przeszkadza. No nie wiem w ogóle, jak to miałoby być. Nie wiem, no to ty wymyślasz teraz. No i co, muszę zdecydować się na którąś miseczkę? No bo chciałam w takich fioletach, no i nie wiem, dobra, na resztę sobie popatrzę, jak to wygląda przy mierze. No ta serduszkowa jest naprawdę słodka, no dobra. Ale ona jej nie zakopie? Takie malutkie? Ale to jest duży pająk, no to taka malutka miseczka mu... Ja bym dał tą większą. No ale ta jest taka słodka. To użyjesz gdzie indziej. Dobra, to jest takie coś. Wiesz co, ja jeszcze kupiłam, tutaj na razie to było, takie coś i niby można to przykleić, na przykład sobie tutaj odciąć, no i przykleić to z boku terrarium, na przykład na gorący klej, tak mi powiedział pan, który mi to sprzedawał. No nie wiem, a co ty o tym sądzisz, w ogóle tego użyć w jakiś sposób? A gdzie mamy pistolet? Nie no, pistolet mamy, tylko trzeba by go było rozgrzać. Ale nie wiem, może nawet gdzieś położyć tak sobie z boku. Co myślisz? Może tam na tył. No, tylko trzeba by było to... No czekaj, już pójdę po narzędzie. Dobra. No nie wiem, już teraz jak chwilę poszedłeś, to sobie przemyślałam, jakby to mogło wyglądać. No. O, ale łatwo odeszło. No bo to jak jest dobre. Dobra. Okay. Się łatwo tnie. Dobra, zobaczę może na razie to. I tak myślę, pomyślałam sobie, że mogło to by iść tak jakby od tyłu, po prostu od tego, o, tak? I przez bok terrarium. Nie wiem, co sądzicie o tym. O, patrzcie. Zawsze można później zobaczyć, jak to zdaje egzamin. No właśnie, nie? Tak trochę tutaj bym wkopała. O, trochę tak ten. O, i to sobie tak idzie, zobaczcie, tak przez boczek. Myślę, że to fajnie się prezentuje. Co myślisz? No nie wiem, no jak dla mnie, to może się nada takie. O, patrzcie, taki Budda by to jeszcze sobie tak przytrzymywał. O, tak na przykład taką jakoś. Dobra. A ten meszek to co, tak się dowolnie go chyba daje? Tak. No ale fajne, jeju, jaki piękny kolor. Jak to się farbuje? Gdzie mam pojęcia, jakiś barwnik pewnie. No, ale naprawdę kolor jest po prostu piękny. Ale zobacz, te też miały taki mocny kolor i one tak troszeczkę... No raczej chrobotki co jakiś czas trzeba zmieniać. A, okej. No dobra. Jak patrzę, może tutaj po prostu tak... O, albo wiem, albo też tak z tyłu, żeby miała... O. To w ogóle mój pierwszy raz, jak dekoruję terrarium. No i w ogóle rzadko w sumie tutaj występuję na filmach. Może się to zmieni, nie wiem. Co sądzicie o tym? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym częściej coś robiła. No ja wiem, że się nie znam na pająkach tak jak trzeba. No przepraszam za to, dopiero wchodzę w ten świat. Więc może chcecie eksplorować ten świat pajęczy razem ze mną. I widzieć więcej filmów w moim wykonaniu. Ja wiem, że do dziś wspominacie, jak krzyczałam na tych filmach, na których miałam dotykać pająka albo karmić. Nie wiem, czy to powtórzę. Rafał, chciałbyś obejrzeć taki film? Pewnie. No ale nie, no ja już nie biorę na ręce. Ja tam tylko udaję na przykład, że się znam. No w każdym razie chciałabym też może tutaj coś więcej zadziałać, jeśli jesteście chętni na takie filmy. No, zobaczymy. Kurczę, bardzo fajnie to wygląda. W ogóle powiem wam, że nagrywanie na kanał sprawia mi mega radość. Teraz jak mam głos, to trochę pogadam do was, że bardzo to jest fajne i no nie spodziewałam się, że odkrywanie tego świata sprawi mi taki fan, bo początkowo w ogóle jakoś się nie interesowałam pająkami, raczej w ogóle. I przekonywałam się do tego, tak wiecie, z pająka na pająka, gdzieś tam poznając te zwierzęta, to coraz bardziej poznawałam ten świat i podoba mi się to, ale podoba mi się też nagrywanie dla was filmów. Fajnie, w ogóle tyle ludzi poznaliśmy cudownych, którzy nas oglądają i w ogóle
no całe te community ludzi, którzy lubią pająki, to jest po prostu coś niesamowitego. Tego i może zmienię tak kadrę. O, sobie tak, o. No dobra, ale widać w ogóle, co ja tu robię? Wtedy? Właśnie, dlatego tak zmieniłem trochę. A co, słabo było widać? Co, ja muszę zmienić obiektyw, bo ten nie ma takiego oddalenia fajnego. No, więc w ogóle takie nagrywanie, wiecie, też się tak naprawdę nie znamy, nie znaliśmy. My na nagrywaniu, na tych wszystkich filmach, dopiero też się tego uczymy tak naprawdę. Ale taki to daje fan, takie jest to w ogóle ciekawe, że no, coraz bardziej mi się to podoba. Oj, kurczę, połamałam. Spokojnie, i tak na śmieci pójdzie. Myślę, że jeszcze dołożę tutaj, oj kurczę, mam brudne dłonie. O. Myślę, że jeszcze dołożę tak troszeczkę czerwonego. O, tak tutaj. A ty, Rafał, co myślisz? Też ci się spodobało nagrywanie, nie? Ja myślę, że ten. Fajnie jest. Że jak już się w to wciągniesz, to już po prostu siedzisz w tym. Ale to jest przez ludzi, po prostu przez ludzi, jacy tutaj są, jacy do nas się odzywają, jakich poznaliśmy przez całe te pająkowe rzeczy. Myślę, że to jest po prostu, no nie przez, tylko dzięki wam można w tym hobby tak fajnie spędzać czas. No okej, okay. Takie zrobiłam taką jakby wyściółeczkę, tutaj taką, według takiej mojej fantazji. O, tutaj tak elegancko. Kurczę, teraz się zastanawiam, czy nie lepiej w takim razie taka czerwona miseczka, chociaż nie, jednak nie. Jednak nie, to będzie taka fajniejsza. Zaraz zobaczymy efekt tutaj, jak schodzisz. No, ciekawy jesteś. Zawsze. Nie. O, o, jeszcze takie coś tam dorzuciłam. Naprawdę. No dobra, właściwie co, nie ma co chyba kombinować za dużo. Myślę, że... Co, tego kamienia nie dajesz? Aha, jeszcze kamień. No, kamień zawsze jest spoko. Skałka. Mhm. Aha, dobra. Ale ja bym go dała tak tutaj w sumie z przodu chyba. Czekajcie, jak sobie popatrzę, jak pasuje. O, albo tu. No chyba na boku lepiej. Co, tutaj? No. No, fajnie. To a tej roślinki też już nie wbijasz? Nie, no nie ma co tak zawalić chyba tego terrarium. Minimalizm, rozumiecie? No, no więc to się na pewno ją też wykorzysta gdzieś. No dobra. Co, chcecie zobaczyć? Jestem gotowa. No nie tylko ja, jeszcze pulchra chcę zobaczyć, co tam nakombinowałaś. Okej, okay, dobra. No dobra, zobaczcie. Tak to się tutaj prezentuje. Tutaj jest Budda. Tutaj jest miseczka. Tutaj czaszeczka, zobaczcie, jak wam się to podoba. No i teraz wejdzie pulchra. O, ale wskoczyła. Patrzcie. Nie mogła się doczekać powrotu do domu. No. No, widzę, tam się wciska. No mam nadzieję, że jej się spodoba, że dobrze zrobiłam wszystko. Na pewno. Ona tam taka nieśmiała jest. To chyba... Napełnijmy wodą miseczkę, co? No koniecznie. Aha. To się tak nie uda. Patrz, chodzi po listku, to nie będzie jej przeszkadzał? Nie. Czasami człowiek musi wziąć o. I odkręcić. O. Tu nie mogła się napić. No koniecznie. Co kilka dni się będzie uzupełniać. No więc tak to wygląda. A imię dla tej pięknej pani, jakie wybrałam, to Wenus. Dajcie znać, jak wam się podoba. Myślę, że to jest takie imię pełne kobiecości, gracji, wdzięku. Więc stwierdziłam, że będzie idealne dla mojej pierwszej pajęczycy. Bo to dziewczynka, nie? Tak jest. No i ten wystrój też myślę, że taki bardzo kobiecy w takich kolorach.
No, więc tak to się prezentuje. O, taki pająk to piękny. No i jak jest kolorowy wystrój, to lepiej go widać. No w sumie, on tak trochę nikł, nie? W tym poprzednim. No. Jest całkiem duża, ona jeszcze urośnie? O, dużo, dużo, dużo. Przecież to bardzo duży pająk będzie. Z 8 dc na pewno będzie miał. Mhm. O ile dobrze pamiętam, jak nie więcej. Gramostole to duże pająki. Dobra, co Natalia? Zadowolona z efektów? No powiem Wam szczerze, że bardzo. Bardzo mi się podoba. Terrarium jest w moim klimacie. Lubię takie kolorki, jakiś taki czerwony, fioletowy. Ostatnio w ogóle bardzo lubię fiolet, więc idealnie wpasowało się w mój obecny klimat. No i to imię Wenus też uważam, że jest urocze, bardzo kobiece. No, więc jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobało przystrajanie przeze mnie tego terra. I jak Wam się podobał film, czy macie takiego pająka u siebie, czy planujecie i czy też stroicie terraria w jakieś takie fantazyjne kolory, czy raczej stawiacie na klasykę. Więc napiszcie w komentarzu i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco i nie przegapicie żadnego z odcinków. Ulfra chyba zadowolona będzie. Jak na razie siedzi. Także jest elegancko. To co, żegnamy chyba się, co? Tak, kończymy dzisiejszy film. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękujemy razem z Rafałem. Dzisiaj on za kamerą. I widzimy się w kolejnym odcinku w naszym pajęczym świecie, a raczej w pajęczym gnieździe. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Papatki.